Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym pokazać Wam trzy plecaki Deutera, Deutera, których używam na co dzień. Pierwszy plecak, jaki kupiłem, był to Deuter Race X, którego mam już od około 7 lat. Niestety no już jest mocno zużyty, ja już go nawet nie prałem, zaraz Wam pokażę dlaczego i dlaczego zdecydowałem się na zakup kolejnych dwóch plecaków. W każdym razie kupiłem jeszcze plecak model Race i model Bike One 20. Ten model akurat, jak się okazało, już powoli Deuter wycofuje z produkcji, ale nadal jest do kupienia w sklepach, śmiało można go jeszcze kupić, także o nim Wam dzisiaj opowiem. Pokażę Wam za chwilę szczegółowo wszystkie te trzy plecaki, opowiem, czym się od siebie różnią, czy warto wziąć większy, czy warto wziąć mniejszy. Zapraszam. I na pierwszy ogień model Race. Ma on 10 litrów. W środku znajdziemy jeszcze taką specjalną kieszonkę no, na różne drobiazgi, ale także na bukłak, maksymalnie 2-litrowy. I tutaj jest wyjście na rurkę do tego bukłaka. Jeżeli chodzi o pojemność samej tej komory głównej, no nie jest ona największa. Ja tutaj przygotowałem taki mini test porównawczy. Nie chciałem już tutaj żadnych szpargałów szykować rowerowych, tylko przygotowałem dwie identyczne bluzy. I żeby pokazać Wam, jak to na takiej nie za grubej bluzie wygląda, po włożeniu takich dwóch bluz, no plecak jest już dość mocno wypchany. Tutaj jeszcze spokojnie by się coś zmieściło, ale żeby też nie jeździć z taką bombą na plecach, to akurat dwie takie bluzy się mieszczą. I co jeżeli chodzi o kieszonki? Mamy tutaj na górze kieszonkę, też na jakiś portfel, dokumenty, klucze. Bardzo fajna, bardzo przydatna i wygodna kieszonka. Ja nie wiem, czy nie używam jej częściej niż tej głównej. Tutaj od frontu też jest kieszonka. Niestety, później zobaczycie w następnych plecakach, ona jest większa. Tutaj ta kieszonka jest taka, że ja tutaj z trudem dłoń mieszczę. Także nie za dużo tutaj włożymy i dostęp do niej jest no, niestety utrudniony. Są dwie kieszonki tutaj po bokach, takie nie za duże, na jakąś buteleczkę czy na jakieś, nie wiem, skarpetki, rękawiczki. Tutaj też w takiej malusieńkiej kieszonce coś, za co te plecaki bardzo lubię, każdy z nich to ma. Jest to pokrowiec przeciwdeszczowy, zakładamy go na plecak. Też już nie będę tego teraz pokazywał, w każdym razie bardzo fajnie chroni, ja nieraz w takim pokrowcu jeździłem. Wszystkie te plecaki mają odblaskowe, znaczy takie no, to odblaskowe znaczki i ten pokrowiec jest w takim jaskrawym kolorze, także widać go z daleka. Są tutaj jeszcze takie troczki do przyczepienia, no, nie wiem, chociażby kasku. I jeżeli chodzi o system nośny i tutaj ten od pleców. Mamy tutaj paski z takiej siatki, bardzo wytrzymałe i one wyglądają dość licho, ale są naprawdę wytrzymałe, mi się z tym nigdy nic nie działo. Fajna sprawa, bo tutaj ramiona, jeżeli mamy założony ten plecak i korpus cały, nie poci się, znaczy odprowadza to pot bardzo dobrze, nie ma problemu z poceniem się. Natomiast jeżeli chodzi o tył plecaka, tutaj jest taki z miękkiego materiału, co prawda ja bym tego za bardzo nie zginał, bo bałbym się, że w pewnym momencie się to odkształci, ale jest to dość miękkie, elastyczne. Są takie dwa pasy poprowadzone, tutaj w środku jest tunel powietrzny, który sprawia, że plecy się tak bardzo nie pocą. Jeżeli chodzi tutaj o całe tutaj tą gąbkę, która jest też jest bardzo wygodna. Jeżeli chodzi o pocenie się, to w tym najmniejszym plecaku nie miałem z tym aż takiego problemu, z tego względu, że on jest dosyć wąski, dosyć niski, więc nie zasłania pleców aż tak bardzo jak te następne plecaki, które Wam zaraz pokażę. No więc tutaj mogę powiedzieć, że ten system sprawdza się naprawdę nieźle. No i mamy oczywiście pas biodrowy, pas piersiowy. Bardzo fajna sprawa, jeżeli jedziemy gdzieś z plecakiem załadowanym maksymalnie, wtedy te pasy się przydają, tak żeby plecak nam po plecach gdzieś nie latał. Kolejny plecak, model Race X. Mam go już no, naprawdę z 7 dobrych lat. Widać po nim, że już jest naprawdę mocno zużyty. Przeżył już naprawdę sporo. Tutaj widać ślad po tym moim wypadku, który miałem no, 3 lata temu. A tutaj zrobiła się dziurka, ale sam materiał to jest taki jeszcze zewnętrzny, tutaj ten wewnętrzny materiał się nie przetarł. Jeżeli chodzi o pojemność, tutaj mamy 12 litrów, czyli 2 litry więcej niż tamten model. Jest to, jest trochę większy, te 2 litry nie wydają się jakąś dużą różnicą, ale jednak te różnice czuć. Po włożeniu tutaj dwóch bluz
Jeszcze spokojnie zostaje miejsca, no powiedziałbym, na pół takiej bluzy, która by tutaj do środka weszła. Także można tutaj zabrać trochę więcej niż w tym poprzednim modelu. Jeżeli chodzi o wyposażenie takiego plecaka, to jest bardzo podobny do tamtego. Tutaj, o, jeszcze tak a propos, dlaczego po pierwsze z niego zrezygnowałem, kupiłem inny. No niestety rozprął się tutaj zamek i to już nie pierwszy raz. On był już kiedyś naprawiany, był tutaj wszyty trochę bardziej. No i teraz rozprął się tak, że no, muszę się zastanowić do krawcowej, spróbować oddać, żeby wymieniła ten zamek. No tylko zorientuję się, czy koszt tej naprawy nie przewyższy jego wartości. Niestety, tak to w dzisiejszych czasach jest, że czasami naprawy są nieopłacalne. W każdym razie miejsce na bukłak też jest, też 2 litry, jest wyjście na bukłak. A, zapomniałem, w tamtym plecaku też to było. Jest tutaj też bardzo wygodna, fajna siateczkowa kieszonka. Są te boczne kieszonki, jest ta frontowa, która jest naprawdę, o, sporo większa. Tutaj bez żadnego problemu mi dłoń wchodzi. Tego mi trochę brakuje w tamtym mniejszym modelu, że tą kieszeń mogli tam zrobić trochę jednak większą. No, w środku tam też był jakiś troczek do przyczepienia czegoś. Jest oczywiście przeciwdeszczowy pokrowiec. Pokrowiec też w wygodnej, takiej większej kieszeni. Jeżeli na przykład ten pokrowiec Wam nie jest potrzebny, to tutaj też może to spokojnie zrobić za jakąś kieszonkę. Zresztą tutaj też jeszcze oprócz tego pokrowca coś by się zmieściło. I też zapomniałem powiedzieć, w tamtym plecaku to było taki odblaskowy paseczek. Tutaj można sobie na przykład lampkę przyczepić. I jeżeli chodzi tutaj o ten system nośny, o system całych pleców, jest to dokładnie identyczne rozwiązanie jak w tamtym plecaku, także działa to dokładnie tak samo. Plecak jest trochę większy, odrobinę szerszy, odrobinę wyższy, więc te plecy, no, ta powierzchnia, do której przylega ten plecak, jest trochę większa, więc plecy niestety trochę bardziej się mogą w nim spocić, aczkolwiek nie jest to jeszcze aż tak bardzo dokuczliwe. Ja czy tak zrezygnowałem z jazdy z plecakiem. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o tym, czym zastąpiłem plecak, przynajmniej na takie króciutkie wyjazdy. Zapraszam do jego obejrzenia. No i plecak Deuter Bike One 20. No to w porównaniu z tamtymi to już jest zupełnie inna liga, z tego względu, że ten ma 20 litrów. Jest dużo większy, naprawdę dużo większy. Sama tutaj ta komora główna, jeżeli ja tutaj włożę dwie bluzy, to tutaj jest jeszcze miejsca, miejsca. No spokojnie by się jeszcze dwie takie bluzy tutaj zmieściły. Oczywiście no, na pewno byłby wtedy wypchany, ale tutaj miejsca jest dużo. Dlaczego zdecydowałem się w ogóle na zakup takiego plecaka, mimo tego, że mam tamten mniejszy plecak? Potrzebowałem też plecaka, w którym będę przewoził sprzęt do nagrywania odcinków, chociażby na zewnątrz. Do takiego plecaka mieści mi się złożony statyw, mieści mi się lustrzanka, mieści mi się zestaw bezprzewodowy od mikrofonu i jeszcze sporo rzeczy tam do niego spokojnie można włożyć. Jeżeli chodzi o dodatkowe kieszenie, to tutaj mamy też kieszeń na bukłak. Tutaj już 3 litry wchodzą. Jest wyjście na, tutaj na rurkę. Oczywiście cały system mocowania, tak jak i w tamtych plecakach, też tutaj na ramionach od plecaka jest, żeby sobie bukłak poprowadzić. Dodatkowo w środku mamy jeszcze jedną przegrodę, gdzie znajdzie się taka oto turystyczna karimatka pod dupnik, żeby sobie usiąść. Dalej jest tutaj też na froncie kieszonka na dokumenty, na drobiazgi, ale dodatkowo jeszcze w środku są takie dwie małe siateczkowe kieszonki, jakiś troczek tutaj dodatkowy. Tutaj z tej strony też jest naprawdę duża, naprawdę pojemna. O, ona się aż tutaj ciągnie, można naprawdę fajnie ją wyładować, ta kieszonka frontowa. Są też troczki do przyczepienia kasku, ale jeżeli nie chcecie tylko sobie przyczepiać kasku tak na taki troczek, jest też przygotowana siateczka i tutaj śmiało się kask mieści. Ja już to nieraz testowałem. Spokojnie pod tą siatkę kask wchodzi. Jest oczywiście też pokrowiec przeciwdeszczowy. Tutaj też jest w tej kieszonce sporo miejsca, więc coś tu jeszcze by weszło. Jeżeli byście chcieli upchnąć albo wyjęciu pokrowca, to już w ogóle będzie miejsca.
Są boczne kieszonki, naprawdę spore, tutaj się już większa butelka w to mieści i nie wypadnie. Natomiast jeżeli chodzi o paski, system nośny, zastosowano grubsze te pasy, z tego względu, żeby wytrzymało to większe obciążenie. Niestety nad tym trochę ubolewam, z tego względu, że to rozwiązanie nie jest już tak oddychające jak zwykła przepuszczalna siateczka. Na całe szczęście tutaj na pasie, przynajmniej biodrowym, zastosowano tę siateczkę. Jest oczywiście pas piersiowy, jest biodrowy i tutaj w tym stelażu, który znajduje się na plecach, no właśnie, jest stelaż. Jest tutaj aluminiowy w środku stelaż. Czuć go tutaj pod palcami, jest taka w środku taka listewka, także tego plecaka już nie zegniemy. To pozwala na lepsze odsunięcie takiego plecaka od pleców. On jest wtedy bardziej stabilny i nie przykleja się tak bardzo do pleców. Natomiast jeżeli chodzi o pocenie się pleców w takim plecaku, niestety, ale no nie jest już tak kolorowo jak w tamtych plecakach. Jest on już dużo wyższy, jest sporo szerszy. No i siłą rzeczy ta powierzchnia zasłonięta przez plecak jest większa, no i też zazwyczaj jeżeli bierze się taki plecak, no to ładuje się do niego już trochę więcej rzeczy, więc on też do tych pleców bardziej przylega. No tak jak mówię, tutaj jestem tak sobie. Nie jest tragicznie, to nie jest tak, że plecy od razu zalewają się potem, ale też no, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli zwłaszcza będzie trochę większy wysiłek albo będzie trochę cieplej, te plecy będą bardziej spocone. Podsumowując, czy mogę polecić plecaki Deutera? Jak najbardziej. Tak jak mówiłem, ja z tego jednego już korzystam od wielu lat. Z tych dwóch, które mam teraz od około roku, jestem z nich absolutnie zadowolony, nie mam im nic do zarzucenia. I jeżeli decydowalibyście się na plecak, jaki plecak wybrać? Ja jeszcze na pewno będę nagrywał odcinek o tym, co powinien mieć plecak rowerowy i o jakiej pojemności plecak wybrać, ale powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ten model 10-litrowy Race, dla mnie jest to kuriozalne to, co powiem, ale albo wybrałbym mniejszy plecak od niego, albo trochę większy właśnie typu Race X. To jest w ogóle ciekawe, że producent wypuścił dwa plecaki, które tak naprawdę nie różnią się jakoś wiele. Na plecach leżą bardzo podobnie, jeżeli nie identycznie. Wagowo też to jest różnica dosłownie tam 30 gramów między nimi. Cena też nie jest jakaś wielka, znaczy różnica w cenie z tego względu, że ten około 150 zł, ten większy około 180 zł. I zdecydowanie bym w ten większy zainwestował z tego względu, że tak jak widzieliście, ta frontowa kieszonka w tym większym jest większa, więcej się tam mieści, jest to nawet wygodniejsze cokolwiek sięgnąć z takiej kieszonki. Natomiast jeżeli potrzebujecie takiego plecaka na jakieś krótkie wypady, dosłownie, żeby wrzucić tam kilka drobiazgów, wtedy zdecydowałbym się raczej na plecak mniejszy, jakiś 3, 4, 5-litrowy. Natomiast jeżeli potrzebujecie trochę większy plecak, przewozicie więcej rzeczy i nie możecie za bardzo, albo nie chcecie się zdecydować na założenie bagażnika z sakwami, to no, tego typu pojemność 20 litrów spokojnie wystarcza na zabranie sporej ilości rzeczy. Jeszcze wydajcie znać w komentarzach, jakich plecaków używacie, z czego korzystacie. Jeżeli macie pytania o te plecaki, też śmiało się pytajcie. Tak jak mówiłem wcześniej, ja na pewno jeszcze przygotuję osobny odcinek o tym, czym kierować się, wybierając plecak na rower. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!